w Europie chce pozostać, ponieważ obawiają się, że po powrocie do kraju nie czeka ich sprawiedliwy sąd, rozprawy są, wiadomo, stronnicze. Tak, zgadza się i to właściwie to jest nie pierwsza taka sytuacja, bo wcześniej pojawiały się informacje o dyplomatach i to było kilkadziesiąt osób, o dyplomatach tureckich w różnych placówkach w Niemczech, w ogóle w Europie, i kwestia dotyczy tego, że czystki i jakby konsekwencje wyciągane przez władze tureckie wobec ludzi rzekomo związanych z puczystami prowadzone są na ślepo. Rzeczy w tym, że ruch Gülena obwiniany organizację, tak, o inspirację i generalnie o organizację ruchu puczu, jakby był środowiskiem, był i jest nadal środowiskiem bardzo amorficznym i same władze nie są pewne co do tego, kto faktycznie do niego należał i kto faktycznie mógł działać na rzecz obalenia rządu. I tutaj jest jakby taka sytuacja, że bardzo wielu, i to dotyczy nie tylko wojskowych, ale i również i dyplomatów, bardzo wielu z nich wcześniej wracało do Turcji, szczególnie nawet ci, którzy nie mieli albo mieli niewiele na sumieniu, albo tak im się wydawało, że nie mogą ich czystki objąć, po czym byli co najmniej zwalniani albo zawieszani w obowiązkach, i to jakby wiązało się z takim odium zamachu na demokratyczny porządek. I to jest jakby, to jest w takiej sytuacji jest to wilczy bilet, złamana kariera, co najmniej jakby perspektywa, nawet w sytuacji, kiedy dana osoba nie pójdzie do więzienia, to jest perspektywa jakby społecznej i zawodowej degradacji, bo w większości to są ludzie, szczególnie w wypadku dyplomatów i wojskowych, są to ludzie, którzy jakby na niczym innym się nie znają, nic innego nie potrafią. Tak. No właśnie, ale wspominałem wcześniej, że Angela Merkel wybiera się z wizytą do Ankary w przyszłym tygodniu. W sobotę Theresa May, brytyjska premier, była u prezydenta Erdoana, zwracała uwagę na to, że są łamane prawa człowieka, że wymiar sprawiedliwości jest także zbytnio stronniczy, tak, w tych rozprawach sądowych przeciwko tak zwanym puczystom, bo wielu z nich nie ma udowodnionego udziału w tym zamachu stanu. Czy te naciski, wszystkie te naciski, interesy May i prawdopodobnie Angela Merkel odniosą jakiś skutek, spowodują, że Erdoğan się cofnie z pewnych decyzji? Szczerze mówiąc, ja twierdziłbym, że nie należy się tego spodziewać, dlatego że od dłuższego czasu w tej relacji to Turcja jest tym silnym partnerem i Turcji udało się po prostu w wyniku kryzysu migracyjnego i tych wszystkich jakby wysiłków obustronnych, europejskich i tureckich, udało się Turcji wywindować swoją pozycję w tych relacjach. To nie jest kandydat czekający w przysłowiowym przedpokoju i podlegający unijnej recenzji, ale po prostu równorzędny partner. I w tej chwili władze tureckie mają jakby ogromną świadomość swojej siły i swojej właśnie pozycji. Przy czym tutaj jakby, szczególnie jeśli chodzi o tą ostatnią wizytę Theresy May, to owszem, tam padały słowa dotyczące praw człowieka i standardów działania wymiaru sprawiedliwości tureckiego, ale jednocześnie podpisano duży kontrakt wojskowy na budowę tureckich myśliwców. Tak, tureckich myśliwców, jakby z dużym, jakby z technologicznym udziałem brytyjskim. I to jest generalnie sytuacja, w której
Ukrainy, w której, o którą chodzi zasadniczo Erdoganowi. Liczy się z krytyką międzynarodową, ale jednocześnie robi swoje interesy. Tak, tak. A i też także konsoliduje władzę, bo jeszcze kilka dni temu turecki parlament zgodził się na nowelizację konstytucji, wprowadzenie poprawek do konstytucji i do rozpisania referendum konstytucyjnego prawdopodobnie w kwietniu. Tak, to nastąpi. Ta konsolidacja władzy pozwoli mu utrzymać się u tej właśnie władzy na wiele, wiele lat. Co najmniej do 2029 roku w optymistycznym dla Erdoğana wariancie. Tak, zgadza się i można przyjąć, że przegłosowanie nowelizacji, jakby rewolucyjna, w zasadzie zmiana ustroju politycznego, to jest w zasadzie ostatnia prosta do tego, żeby przebudować państwo i dalej ruszyć, powiedzmy, już z budową nowej Republiki Tureckiej po swojemu. Nowej Republiki Tureckiej, która będzie daleka od ideałów Atatürka? Trudno określić, bo tutaj jest jakby taka sytuacja, że z jednej strony jakby obecna Turcja to jest państwo, które znacznie się różni od Turcji kemalistowskiej. Turcja kemalistowska była przede wszystkim wschodna, izolacjonistyczna, ale też z bardzo dużym antyzachodnim resentymentem i pod tym względem ona jest jakby ta nowa Turcja, która się właśnie rodzi, jest podobna. Podobna jest też pod tym względem, że jest to jakby bardzo silne, nowoczesne, zbiurokratyzowane państwo, które wdraża odgórnie pewien projekt zarówno zmiany politycznej, ale i zmiany społecznej. Jakby tutaj jakby nowa Turcja, w ramach której jakby na przykład swoją rolę ma odgrywać islam, byłaby i będzie pewnie podobna do Turcji kemalistowskiej pod tym względem, że ona po prostu wykorzystuje cały biurokratyczny i państwowy aparat do tego, żeby tworzyć jakby nowe społeczeństwo, więc inna będzie w tym jakby w swoim stosunku do islamu, inna będzie w swoim stosunku do świata zewnętrznego, będzie zwrócona ku światowi zewnętrznemu, inaczej odwrotnie do Turcji kemalistowskiej, natomiast będzie podobna, jeżeli chodzi o mechanizmy zarówno rządzenia, jak i wdrażania konkretnych projektów politycznych. Czyli wiele ideałów Atatürka, ojca założyciela współczesnej Turcji, będzie jednak w tym, co robi obecnie Erdoğan, obecne. Tak, tak, przekonwertowanych na specyficznie turecko-islamistyczną modłę. Mateusz Chudziak, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. W magazynie Świat Powiększenie to już wszystko. Bogumił Hussejnow, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica czyni rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21:30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Śląska policja poszukuje świadków ostrzelania autobusu komunikacji miejskiej. Podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji, informuje, że do incydentu doszło w dzielnicy Pogoń. Autobusem ruszał szach i pękanie szyb w autokarze. Natychmiast jechał na prawą stronę, zwiadomił policjantów. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili rzeczywiście, że doszło do zniszczenia, a najprawdopodobniej tego zniszczenia doszło w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej. Kierowca relacjonuje, że w pewnym momencie widział
przewidział samochód, który przedał autobus i nie wykluczone, że właśnie osoby, które podróżowały tym samochodem, dokonały tego zniszczenia. W autobusie jechała jedna pasażerka. Kula z broni lekko trasnęła ją w policzek. Nie była konieczna interwencja medyczna. Postępowanie jest prowadzone w kierunku zniszczenia mienia, a straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Ponad 65 tysięcy złotych zebrali warszawscy biegacze na pomoc dla mieszkańców zrujnowanego miasta Aleppo w Syrii. Wczoraj odbył się bieg charytatywny alejkami wokół Pałacu Kultury i Nauki. Zebrane środki trafią do dwóch organizacji pomagającej bezpośrednio uchodźcom syryjskim: Caritas Polska oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Rzecznik Caritas Paweł Kęska mówi, że mieszkańcy Aleppo bardzo potrzebują wsparcia. To są czasem po prostu kobiety samotne z dziećmi. I w ogóle jest bardzo dużo dzieci, również dzieci sierot. I bardzo byśmy chcieli właśnie teraz na te kobiety i na te dzieci przekazać. Polska Akcja Humanitarna zapewnia wodę i bezpieczne warunki sanitarne uchodźcom z Aleppo. Wsparcie na ten cel jest bardzo potrzebne, mówi Anna Kucińska z PAH. Część zebranych pieniędzy przeznaczymy na pomoc osobom znajdującym się w obozach dla osób przemieszczonych wewnętrznie w Syrii, w tym także mieszkańców ewakuowanych z wschodniej części Aleppo. Uczestnicy mówią, że udział w biegu i zbiórce charytatywnej był czymś oczywistym. Lubię biegać i jeżeli robię to, co lubię i mogę tym komuś pomóc, to dla mnie to jest podwójna radość. Charytatywna, wspaniała akcja. To porównanie zniszczonej Warszawy do Aleppo jakby mobilizowało. Nie spodziewał, że grupka osób tak naprawdę, bo to jest niecałe 200 osób, w niecałe dwa tygodnie zbierze 65 tysięcy złotych i to jest tak naprawdę moc tych imprez, a przy okazji jest przyjemnie. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Zbiórka w internecie w ramach akcji Biegam Dobrze potrwa do 3 lutego. Informacje znajdują się na stronie www.biegamdobrze.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 1:33 na naszej antenie audycja Maji Kluczyński. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Kobiety sukcesu. Zaprasza Maja Kluczyńska. Włączymy się z Białymstokiem, z Polskim Radiem Białystok. Pozdrawiamy wszystkie koleżanki i kolegów w Polskim Radiu Białystok, a w studiu Polskiego Radia w Białymstoku witamy panią profesor Violettę Bielecką. Witam ja panią bardzo, bardzo serdecznie, pani profesor. Ja również przysyłam wszelkie serdeczności pani i słuchaczom. Pani Violetta Bielecka, dyrygent, dyrektor chóru opery i filharmonii podlaskiej w Białymstoku, pedagog, proszę państwa, to w kategorii osiągnięcia to może trochę innych określeń użyję. Feria pasji, działania, profesjonalizmu, talentu, empatii, kreacji i magicznej kreacji i magii scenicznej. I dodam jeszcze, bowiem będziemy mówić o jubileuszu chóru, który pani profesor prowadzi. Wczoraj było niezwykłe wydarzenie, koncert jubileuszowy i pierwsze recenzje po tym koncercie. Brawa po każdym utworze, szalejąca sala, brzmienie dzwonu i wiatru, improwizowane solówki, a komentarze jeszcze dodatkowe to czarna perła. Pani profesor, szapoba. Gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy pani się identyfikuje z tymi określeniami, pani profesor? Wydaje mi się, że jeżeli o mnie tak mówią, to znaczy, że jest to prawda, bo wydaje mi się, że jestem skromną osobą na tyle i bardzo pokorną, że czarna perła, no rewelacja, pięknie to brzmi, ale rzeczywiście jest we mnie pasja działania. Zamierzony cel zawsze osiągam generalnie, rzadko kiedy nie. A pani jest rzeczem jaki znak? Koziorożec? Jestem rybą 2 marca. Tak, celu jednak, tak. Ryby, Chopin też był rybą, może no tak. Właśnie, dlatego tak. Więc wszyscy artyści prawie pochodzą ze znaku ryby. Nie ukrywam, na pewno mam ten talent. Swoją edukację muzyczną rozpoczęłam w Państwowej Szkole Muzycznej 1. i 2. stopnia, czyli w białostockich szkołach rozpoczynałam kształtowanie swojego talentu. Wówczas grałam na fortepianie i na przestrzeni podstawówki i średniej szkoły muzycznej, a następnie zupełnie przypadek, właściwie to chyba Bóg pokierował moim życiem, a raczej na pewno,
bo zamiast na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, gdzie bym zdała i w przyszłości byłabym pedagogiem fortepianu, okazało się, że no, wzrosły wymagania, trzeba było pracować. Ja kończyłam dopiero szkołę muzyczną drugiego stopnia i maturę w jednym czasie robiłam, więc nie mogłam podjąć tej pracy. No i moja pani profesor poradziła mi, żebym zdawała do Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, wówczas obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. I swoją edukację na szczęście, i to z wielką radością dzisiaj mówię, rozpoczęłam w klasie dyrygowania profesora Ryszarda Zimaka i świętej pamięci już Józefa Boka. Wówczas nie wiedziałam, że będę prowadzić chóry. Po prostu no, zdałam tam, gdzie ciągnęła mnie muzyka, prawda? No po prostu zdałam, ale nie byłam tego pewna, czy to jest ten kierunek. Raczej przez 4 lata właściwie miałam takie wątpliwości. I kiedy już skończyłam z wyróżnieniem studia, przyjechałam do Białegostoku, chociaż miałam profesora Boga jako asystentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Wybrałam Białystok, a to dlatego, że jestem związana. Tu byli moi rodzice. Tutaj rozpoczęłam swoją miłość do muzyki i wróciłam. Na szczęście wróciłam. Myślę, że nie tylko jestem z tego zadowolona, ale również i wszyscy związani ze środowiskiem artystycznym Białegostoku i Podlasia. I rozpoczęłam właśnie przygodę z chórami. Był to chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Następnie podjęłam współpracę z chórem amatorskim Technikum Gastronomicznego. Potem szukałam czegoś innego, ponieważ tam te chóry były o głosach równych, więc był chór dziecięcy, chór żeński, ale pociągał mnie w brzmieniu chór zawsze chór mieszany. Dlatego reaktywowałam chór akademicki Politechniki Białostockiej. No ale czasami się trzeba rozstać z tym, żeby iść do przodu i zdobywać doświadczenie, więc założyłam absolutnie, nie to, że prywatnie, ale białostocki chór kameralny Cantica Cantamus i zostałam prezesem stowarzyszenia przy tym chórze. A już wtedy pani chciała być dyrygentką? Dyrygentem to jest tak? Wtedy to już byłam pewna, że będę robić to, że to jest to, że po prostu jeżeli Pan Bóg skierował mnie podczas studiów na tę, a nie inną drogę, to znaczy, że ja będę chórmistrzem, a do tego się dochodzi długo. Długo dochodzi się swoją ciężką pracą, zdobywaniem doświadczenia poprzez właśnie działalność z różnymi rodzajami zespołów chóralnych, przebywania z różnymi dyrygentami, którzy pracują przed koncertami nad danym dziełem czy utworami, w zależności od programu. No, w 2006 roku rozpoczął działalność chór Opery Filharmonii Podlaskiej, a to i tylko dzięki panu dyrektorowi Marcinowi Nałęcz-Niesiołowskiemu, który w założeniu już w nazwie samej Opera Filharmonia Podlaska nie było wyjścia. Trzeba było stworzyć zespół chóralny, bo takie było założenie, że będą oczywiście oprócz koncertów oratorio-kantatowych, symfonicznych, w wykonaniu orkiestry, również opery, muzykale, operetki. A pani profesor, a ten tytuł profesora sztuk muzycznych, to jest dla pani działalność dydaktyczna rozumiana jako co? Jestem pracownikiem Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Pracuję na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej i tam wykładam dyrygowanie, emisję głosu. W tej chwili objęłam chór akademicki, ale to nie wszystko, bo oprócz tego pracuję w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia, gdzie mam klasę śpiewu.
z czego się bardzo cieszę, bo głos zawsze był moją inspiracją do dalszych działań, bo kiedy byłam jeszcze na etapie średniej szkoły muzycznej, to chciałam być śpiewaczką. Może nie wiem, czy operową w tamtym czasie to, ale nie było kogokolwiek, kto by się mną zainteresował na tym etapie. Zapomniałam, czy mówiłam, bardzo śmieszne. O tej działalności dydaktycznej. Tak. Ja nie bez kozery, przepraszam. O to pytałam, ponieważ cały czas chcę się też dowiedzieć od pani o tej dyrygenturze. Czy łatwo jest kobiecie być dyrygentem chóru i czy to jest tak rzeczywiście, że no jednak trochę trzeba te szklane sufity, no nie powiem, że przebijać, ale jednak jakoś tak swoją działalnością kierować, żeby wypłynęło wszystko. Oprócz działalności dydaktycznej jako pedagoga na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym jeszcze podjęłam pracę w szkole muzycznej drugiego stopnia, gdzie prowadzę klasę śpiewu i właśnie głównym motywem, żeby uczyć dyrygowania, trzeba mieć duże doświadczenie. Bo to nie chodzi o to, że ręce chodzą. Przygotowanie, zawodowe, czy też ludzkie też. Takie, żeby też umieć zaraz z ludźmi pracować i tworzyć zespół, bo to jest pani profesor domena. Tak. Żeby mieć doświadczenie, to trzeba prowadzić zespół. Żeby utrzymać ten zespół jak najdłużej przy sobie, to trzeba być dobrym człowiekiem. To trzeba szanować drugiego człowieka, rozumieć jego potrzeby, nie tylko wokalne, nie tylko artystyczne, ale i również być czasami doradcą, terapeutą, matką nawet, przyjacielem. To mi się udaje do tej pory. Skupiam wokół siebie wspaniałych młodych ludzi, fenomenalnych śpiewaków i to dzięki, nie ukrywam, mojej osobowości, ten zespół chóralny Opery Filharmonii Podlaskiej ma dużą siłę i żywotność. To jest fenomen tego zespołu. Czyli 60 osobowości, 60 głosów i zespół. Różne osobowości, czasami trudne. Ale jeżeli podejście prowadzącej osoby do tych trudnych osobowości jest odpowiednie, czyli jeżeli na zasadzie rozmowy cokolwiek się odbywa, czy rady jakiekolwiek, co by zrobić, żeby się porozumieć, bo jeżeli nie będziemy z sobą rozmawiać, to będzie konflikt, a jeżeli jest konflikt, to nie ma sztuki. No właśnie, nie ma tego tworzenia. Prawdziwa sztuka musi być zawarta w niej prawda, autentyczność, inaczej piękno. I to wszystko składa się na to, że to, co prezentujemy na scenie, jeżeli jest autentyczne, to jest i piękne. Jeżeli dyrygent wykaże ze swojej strony jakieś zdenerwowanie albo złość, to natychmiast przychodzi na zespół. Nie daj Boże, jeżeli to jest na koncercie. Na koncercie wszyscy muszą mieć spokój, który emanuje z dyrygenta, ale jeżeli trzeba, jeżeli wymaga tego kreacja utworu, który śpiewamy, również i energia. Myślę, że kobieta jak najbardziej, jest to dobre określenie, że powinna prowadzić zespoły chóralne. Do tego mieć trzeba bardzo twardą osobowość, może nie twardą rękę, bo trzeba być bardzo elastyczną osobą, żeby nie przekroczyć granicy i nie naruszyć intymności w swojego partnera, w sensie chóru. Prawda? Dyrygent i chór muszą być ze sobą jak jedna rodzina. Muszą stanowić jedno ciało. Jeżeli któryś z nich odejdzie od tej intymności, wówczas sztuka się nie udaje. Mhm. Czy w takim razie sztuka przekazu jest jakaś recepta
pracy, współpracy z tymi 60 osobowościami, bo szalenie trudno pracuje się z artystami, zwłaszcza z 60, żeby pracować z nimi tak, by stanowili zespół. I tak pięknie pani powiedziała o prawdziwej sztuce, że ona jest piękna wtedy, kiedy rzeczywiście jest prawda w niej zawarta i piękna, czyli autentyczne jest to wszystko. Bo taka codzienność może bywać no, czasami trudna, prawda, z artystycznie też. Jakikolwiek konflikt zabija sztukę, tak uważam. A wiadomo, mój zespół liczy 60 osób. Są to kontrastujące ze sobą osobowości. Ale łączy nas jedno, nas właśnie, mnie i ich. Pasja śpiewania, ta feria pasji, o której pani mówiła, podobna wrażliwość, wspólny punkt, do którego dążymy, żeby osiągnąć efekt, ale w jak najkrótszym czasie. I ja kocham i szanuję ich i mam to, zwraca mi się to podwójnie, jeśli chodzi o moją osobę, bo oni również mnie szanują i kochają i uzupełniamy się wzajemnie i z wielkim profesjonalizmem podchodzimy do swoich obowiązków. Ja wymagam od siebie bardzo dużo i również od nich staram się wymagać oczywiście elastycznie, na ile mogę. Są to fantastyczni współpracownicy i to dzięki właśnie ich pasji, zaangażowaniu i chęci współpracy możemy spełniać nasze wspólne marzenia. Uczestniczyliśmy w wielu projektach artystycznych, śpiewaliśmy w bardzo prestiżowych salach koncertowych, nagraliśmy 10 płyt kompaktowych i przeżyliśmy wiele pięknych chwil ze sobą. I należy sobie życzyć, myślę tego, że żeby nie ustała ta nasza wzajemna miłość i szacunek i życzliwość. W Polskim Radiu w studiu w Białymstoku przypomnę, pani profesor Wioletta Bielecka, dyrektor chóru opery i Filharmonii Podlaskiej właśnie w Białymstoku, dyrygent, pedagog. Pani profesor, ile wymaga pani od siebie, zanim pani zacznie wymagać czegoś od swojego ukochanego chóru, bo to 60 głosów, 60 osobowości i w tym roku jubileusz wyjątkowy, 10-lecie działalności. Jakie są te wymagania? Bo zawsze zaczynamy od siebie, prawda? Przygotowanie. Nie wyobrażam sobie, żeby prowadzący zespół, dyrygent czy chórmistrz w tym przypadku przyszedł do pracy nieprzygotowany, nie zajrzał do partytury, nie zorientował się, z jakiej epoki jest to utwór, jaki jest kompozytor, kto jest kompozytorem dzieła. Jeżeli tekst jest obcojęzyczny, to oczywiście należy go przetłumaczyć i zanalizować ten tekst, bo tekst nadaje nam całą interpretację utworu, nawet jeżeli jest to opisane przez kompozytora bardzo dokładnie. Czasami tekst zmienia właśnie interpretację, zależy, jego rozumienie zależy, wpływa. Jego rozumienie wpływa na dalszy przebieg, kształtowanie. To tak jak rzeźbiarz dostaje kamień i ciosa z niego i tworzy na kształt taki, jaki mu wyobraźnia nakazuje rzeźbę, prawda? A ja, jak już znam dokładnie partyturę, to już mam w zamyśle, jak bym chciała ten utwór poprowadzić. Każde dzieło ma punkt kulminacyjny. I jedyny, dramaturgicznie dobrze przygotowane dzieło podoba się melomanom. Pani zespół jest bardzo ceniony za profesjonalizm. Właściwie to jest to najlepszy obecnie, najlepszy zespół w Polsce. Proszę powiedzieć, czy w ciągu tych 10 lat, bo zwykle jubileusze jednak skłaniają do pewnego rodzaju podsumowań, zmieniło się coś, że zaczynali Państwo od chóru do, czyli od koncertów, a doczytałam się, że to jest i opera teraz, i musical, i operetka. Co to oznacza dla pani i dla zespołu? To są dwa pytania w jednym, ale oddaję pani głos. Rzeczywiście tak o nas mówią. W kraju zbieramy obecnie najlepsze recenzje.
I zdaję sobie sprawę z tego, że mam fantastyczny zespół i nie wyobrażam sobie, żebym zamieniła go na inny, albo współpracowała na stałe z innym i zmieniła miejsce zamieszkania przede wszystkim. Czuję się naprawdę bardzo dowartościowani przez kompozytorów, tych zwłaszcza żyjących w tej chwili, bo powierzają nam swoje prawa wykonania. O wysokim poziomie artystycznym na przykład świadczy fakt, że śpiewamy w bardzo prestiżowych salach koncertowych, że organizatorzy zapraszają nas na w najwyższej klasy festiwale międzynarodowe w kraju. No niestety, Opera i Filharmonia to jest instytucja, która łączy w sobie dwie. Generalnie jest to chyba, tak myślę, nie spotkałam się z nazwą w świecie, że w jednej instytucji można skupiać właściwie dwie połączone. Ze względu na specyfikę, czyli zmienił się nasz status, miejsce koncertów, ale nie mówię, że ich nie ma, prawda, koncerty z formami wokalno-instrumentalnymi i są do tej pory. Koncerty a cappella rzadko, ale również istnieją. Zajęły miejsce spektakle operowe, muzykalowe i operetkowe. Nie ukrywam, że brakuje mi i moim chórzystom konfrontacji z innymi środowiskami artystycznymi, bo ze względu na zmianę naszej formy działania jesteśmy związani i identyfikowani z miejscem naszej pracy, czyli musimy być do dyspozycji, bo to jest nasz obowiązek. Mamy bardzo dużo spektakli operowych, na których chór nie stoi statecznie, bo właśnie się zmieniła rola. Ze śpiewaków filharmonicznych przeobrazili się oni w śpiewaków operowych. To bardzo niełatwe zadanie, często, które wymaga odporności psychicznej i fizycznej, które wymaga umiejętności mowy ciała. Oni są aktorami i tancerzami w jednym momencie. I radzą sobie znakomicie. Takie początki, które pamiętam jeszcze 5 lat temu, jak przeprowadziliśmy się do nowego gmachu Opery Filharmonii Podlaskiej, podjęli oni zajęcia z podstaw baletu i choreografii. To było trudne na początku. No, jeżeli sobie wyobrazimy, że ciało odmawiało posłuszeństwa, że nie do tego jest przygotowywany, prawda? Tak, ale każdy w spektaklu chór tańczy. I właściwie to są bardzo młodzi ludzie, to jest łatwe zadanie dla choreografa. Bardzo elastyczni. Oni chcą, a to jest najważniejsze. Chęć, jest pasja, chęć i motyw działania. I to współgra. Choreograf, który widzi możliwość współpracy i chęci współpracy, może robić z nimi cuda. A jakiego rodzaju, pani profesor, doświadczeń pani przybywa w związku z tymi zmianami? Pani troszkę inaczej patrzy na ten zespół, trochę inaczej organizuje pracę? Nasz dzień pracy wygląda mniej więcej, no bo w zależności od dnia, od tego, czy są próby reżyserskie, sceniczne, ale tak bardzo ogólnie, rozpoczynamy o 9:45 rozśpiewaniem. Pracujemy nad programem, który będzie projektem, lub powtarzamy muzykę do spektaklu. Czas trwania tej próby do 13:30. I wieczorem, dwa razy w tygodniu mają oni zajęcia z choreografami, z panem Jarosławem Sołowianowiczem, który ustawia ich pod względem techniki baletowej, który rozciąga ciało, kształtuje ich sylwetkę, bo tak można powiedzieć, bo muszą ładnie wyglądać zawsze na scenie i być zgrabni w ruchach. Mowa ciała jest bardzo ważna. A potem, profesor, mają potem siłę śpiewać?
potem nie ma śpiewania. Bo wieczorem są zajęcia baletowe i choreograficzne dwa razy w tygodniu. Natomiast jeżeli ich nie ma, to są dwa razy zajęcia wokalne, churalne, tak, próby do programu, bo mamy sporo programów i form wokalno-instrumentalnych, a cappella, niedługo będziemy nagrywać z firmą fonograficzną Dux Nocne Czuwanie Rachmaninowa, więc już podejmę te próby przygotowywania programu do nagrań w lutym. A jeżeli jest zajęty spektaklem wieczór, no to wówczas wiadomo, że nie są do mojej dyspozycji, są do dyspozycji dyrygenta prowadzącego spektakl. A ta podwójna rola chóru, śpiewaków filharmonicznych i operowych, potem aktorzy, tancerzy, chórzyści w jednej obsadzie, a jakie to ma znaczenie dla dyrygenta? Jako, mówimy o mnie? Tak, o pani, dyrygenturze. Czy to w jakiś sposób wpływa na to, jak pani to wszystko prowadzi? Wiedząc o tym, że to nie jest taki chór tradycyjny, prawda? Więc trochę to chyba inaczej też wygląda. I czy ta energia tego przemieszczającego się chóru, takiego chóru występującego w innych rolach, też pani się udziela, że pani może jest nie tylko wtedy dyrygentem? Ja nie prowadzę spektakli, ja tylko przygotowuję chór do spektakli, więc zajmuję się stroną muzyczną. Niemniej jednak obserwuję ich jako widz i podziwiam ich sprawność fizyczną, podziwiam ich elastyczność, umiejętność pracy ciałem i wyobraźni przestrzennej sceny, umiejętność aktorską. To nie są mimy chodzące po scenie, to są osoby, które wiedzą, co zrobić ze sobą, swoim ciałem, wiedzą, o czym śpiewają, wiedzą, jak przedstawić emocje, bo oni muszą zarazić emocjami swoimi widzów i słuchaczy. Nie ma emocji na scenie, nie ma dobrego spektaklu. No tak. Już nie mówię, że muzyka przede wszystkim wygrywa, muzyka, która czasami ratuje wszystko, cały spektakl. Natomiast widz musi doznać tego jeszcze, nie tylko zmysły słuchu, zmysł wzroku, prawda? Czyli to jest naprawdę i to smaku, bo jeszcze można poczuć ciepło przez dźwięk, czyli zmysł dotyku, zmysł smaku, czy to jest dobre, czy mi się to podoba, czy to jest słodkie, prawda, czy to jest dramatyczne. No, wszystko jest bardzo ważne na scenie. Pięknie pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam kolegów i koleżanki w Polskim Radiu w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Przekażę na pewno. Dziękujemy bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Wiecki sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata nasza. Nie! Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. Łot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Bo wpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Atakujący, tak jak tutaj cała archidiecezja, na nowego metropolitę.
Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W związku z występowaniem ptasiej grypy w powiatach, gdzie wykryto przypadki tej choroby na targowiskach i w strefie zagrożonej, obowiązują obostrzenia dotyczące handlu drobiem. Trwają też kontrole gospodarstw. Wjazdy do stref zagrożonych i zapowietrzonych w promieniu 10 km od ogniska choroby zostały oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Służby weterynaryjne dokonują przeglądu gospodarstw, mówi Marek Radzikowski, powiatowy lekarz weterynarii w Żyrardowie. Badamy, czy w tych gospodarstwach po pierwsze są gatunki wrażliwe ptaków, jak również czy są zdrowe, czy padały, żeby ewentualnie wykluczyć rozwleczenie tej choroby. Obowiązuje zakaz wywozu drobiu oraz jaj ze stref zagrożonych. Nie wolno nimi handlować na otwartych targowiskach w pobliżu stref. Działania podejmowane na targowisku dotyczą zakazu handlu drobiu. Jan Sankowski, komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie. Ptactwa dzikiego, drobiu bitego, jak również jaj nieoznakowanych. Jest zaostrzenie, skąd mamy towar, jakiego pochodzenia, z jakiego źródła, czy to jest towar badany. Służby apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikim ptactwem. Nie dokarmiajmy tych haczy, żeby unikać kontaktów, szczególnie chodzi o dzieci, o ludzi starszych, żeby zachować tą ostrożność. W Polsce wykryto już 35 ognisk zjadliwej grypy drobiu H5N8, ostatnie w sobotę 28 stycznia w województwie warmińsko-mazurskim. Anna Wrzesień, Polskie Radio. Rząd Stanów Zjednoczonych broni sposobu wprowadzania w życie dekretu o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców i ograniczeniu imigracji z 7 krajów muzułmańskich. Szef personelu Białego Domu, Lindsey Priebus, odrzucił zarzuty, że nowe przepisy doprowadziły do chaosu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W wywiadzie dla telewizji NBC Lindsey Priebus poinformował, że w sobotę granice Stanów Zjednoczonych przekroczyło łącznie 325 tysięcy osób. Spośród nich służby graniczne zatrzymały tylko 109 przybyszów. To nie był chaos, podkreślił Priebus. Szef personelu Białego Domu poinformował, że większość z zatrzymanych po zweryfikowaniu została zwolniona i że podobny los czeka prawdopodobnie większość z pozostałych kilkudziesięciu osób, które wciąż pozostają w aresztach. Przywódca Republikanów w amerykańskim Senacie Mitch McConnell zaapelował tymczasem o rozwagę przy wprowadzeniu dekretu prezydenta Donalda Trumpa. McConnell wyraził przekonanie, że zaostrzenie weryfikacji imigrantów jest dobrym pomysłem. Zwrócił jednak uwagę, że współpraca muzułmanów jest potrzebna Stanom Zjednoczonym w wojnie z państwem islamskim. Musimy być bardzo ostrożni, stwierdził McConnell. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjski rząd sprzeciwia się migracyjnej polityce Donalda Trumpa. Downing Street wydało oświadczenie w tej sprawie, a tymczasem media na wyspach piszą o Brytyjczykach, którzy mogą mieć teraz problem z dostaniem się do USA. Z Londynu Adam Dąbrowski. Oficjalne stanowisko Londynu brzmi tak. USA jest odpowiedzialne za amerykańską politykę wobec uchodźców, a Wielka Brytania za brytyjską. Do tych słów rzecznik Downing Street dodaje: nie zgadzamy się z podejściem prezydenta Trumpa, sami nie podejmiemy podobnych kroków, a do tego deklaracja, będziemy protestować, jeżeli nowe rozwiązania dotkną naszych obywateli. Dotkną mnie, pisze tymczasem na Twitterze Nachtim Zahawi. Konserwatywny poseł urodzony w Iraku potwierdził, że do Stanów nie może się też dostać jego żona, a to nie jedyny taki przypadek. Media na wyspach piszą, że problem z dostaniem się do Stanów może mieć Moufara, medalista olimpijski z pochodzenia Somalijczyk. W stanie Oregon jest jego baza treningowa, tam też mieszka jego rodzina. Opozycja grzmi. Harriet Harman z Partii Pracy mówi BBC tak. To mizogin i ksenofob. Sprzeciwia się tak wielu brytyjskim wartościom. Czułam się fatalnie, gdy widziałam, jak premier May trzyma go za rękę. W specjalnych relacjach premier musi pokazać siłę, a nie dać się prowadzić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz został oficjalnie nominowany na kandydata niemieckiej socjaldemokracji na kanclerza. Schulza jednogłośnie wskazał zarząd jego partii SPD. Z Berlina Wojciech Szymański. W pierwszym przemówieniu po wyborze na kandydata na kanclerza Martin Schulz zapewniał, że socjaldemokraci sprawią, iż kampania wyborcza będzie naprawdę interesująca. Nasza partia SPD przystępuje do wyborów, chcąc zostać najmocniejszą siłą polityczną w kraju. Nie będzie to łatwym zadaniem. Poparcie dla socjaldemokratów wynosi obecnie około 24%. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż dla chadecji Angeli Merkel. W swoim wystąpieniu Schulz krytykował chadeków. Sporo uwagi poświęcił też sprawom międzynarodowym. Zasugerował obcięcie unijnych dotacji dla krajów, które nie chcą przyjmować uchodźców. Bo solidarność i uczciwy rozdział obciążeń to podstawa europejskiej współpracy. Martin Schulz ostro skrytykował też prezydenta Stanów Zjednoczonych
Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak powiedział, jego słowa na temat mniejszości, zamykania granic czy stosowania tortur to złamanie tabu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wybory w Niemczech odbędą się 24 września. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Noc w miarę pogodna nad przeważającym terytorium. Jedynie na północnym zachodzie i na krańcach wschodnich chmury z deszczem i śniegiem. Lokalnie, zwłaszcza na południu, marznące mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 17 stopni w Kotlinach i Dolinach Karpackich przez minus 12 na południu, około minus 7 w centrum, minus 2 na Pomorzu, do plus 2 nad morzem. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po drugiej w Polskim Radio 24. Pora na rozmowę Jakuba Kukli. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Sejmie działacze organizacji Pro-Life debatowali na temat ochrony życia. Jednym z tematów konferencji Doceńmy Każde Życie była rola hospicjów perinatalnych. A naszymi gośćmi w studiu Polskiego Radia w Łodzi są Małgorzata Owczarska, organizatorka konferencji Doceńmy Każde Życie, i psycholog Maria Woźniak z Chrześcijańskiego Ośrodka Psychologicznego. Pani Małgorzato, jaki był cel konferencji? Doceńmy Każde Życie. Szanowni Państwo, kwestia wartości ludzkiego życia, każdego życia ludzkiego, jest tematem stale aktualnym, stale ważnym, i przede wszystkim o tym chcieliśmy wspomnieć po raz zresztą kolejny. Podobnie rzecz ma się z pojmowaniem naszej kobiecości, naszej męskości. To są niezwykle ważne sprawy, o których warto mówić, warto przypominać w różnych warunkach, w różnych miejscach. Może należałoby się maleńkie sprostowanie. Organizacje, które zorganizowały tę konferencję w Sejmie, nie są stricte organizacjami pro-life, są to organizacje kobiece, Narodowa Organizacja Kobiet i Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej. To w takim razie dopowiedzmy, kto jeszcze brał udział we wczorajszej konferencji. Udział brali wszyscy, którzy są zainteresowani taką problematyką, problematyką bardzo naturalną. Natomiast wśród prelegentów specjaliści z bardzo różnych dziedzin, pani psycholog, pani położna, pan doktor zajmujący się socjologią prawa, działacze, a właściwie działaczki fundacji, pani profesor z KUL-u zajmująca się między innymi wychowaniem do życia w rodzinie. Bardzo, bardzo duże spektrum różnych specjalizacji. Czy obecni byli również politycy? Bo przypomnijmy, konferencja odbywała się w Sejmie. Gospodarzem konferencji był pan poseł Robert Winnicki. Bardzo panu posłowi dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie zorganizowania tej konferencji właśnie w Sejmie. Czy celem w związku z tym było przygotowanie jakichś rozwiązań legislacyjnych, czy po prostu zwrócenie uwagi na pewne wątki, na pewne ważne państwa zdaniem tematy? Zdecydowanie zwrócenie uwagi na pewne ważne tematy. To są tematy dla niektórych bardzo oczywiste, a dla niektórych osób stanowiące pewne jeszcze pole do zagospodarowania. I myślę, że te 140 osób, które wczoraj na konferencji się pojawiło, naprawdę każdy mógł z tej konferencji wynieść coś właśnie dla siebie. Ja tutaj mogę dopowiedzieć, że tak naprawdę na konferencję dostałam zaproszenie od Konfederacji Kobiet. Siostrom się nie odmawia i wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć o tym, że kobieta, to znaczy w tym przypadku ja, zostałam zaproszona do mówienia o docenianiu męskości. To zaproszenie bardzo mnie zaskoczyło i zauroczyło, mówiąc szczerze. Dlatego wydaje mi się, że ja przynajmniej na tą konferencję nie udawałam się, to znaczy rozumiem, że ona była organizowana w Sejmie, to bardzo zacne miejsce i dobrze, że w takim ważnym miejscu o tym mówimy, ale dla mnie najważniejszym celem było to, że właśnie musimy docenić dzisiaj i kobiety, i mężczyzn w tych ich rolach, które oni mają. I to było tak.
tak naprawdę moim celem i wydaje mi się, że to jest rzecz ponad wszelkimi podziałami politycznymi, dlatego ja bardzo chętnie i z radością to zaproszenie przyjęłam. A czy mężczyźni też mówili o roli mężczyzn? Tak, wspaniały socjolog razem w panelu ze mną brał w nim udział. Był to pan Błażej Kmieciak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. On mówił o roli męskiej. Pani Maria, pani wspomniała, że co do wypełniania pewnych ról panuje pełna ponadpolityczna zgoda. Pytanie tylko, czy te tak role, pytanie tylko, czy te role w XXI wieku są tak jasno, konkretnie określone? Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że dzisiaj są bardzo jasno wytyczone i na pewno nie ma takich podziałów. Wydaje mi się, że w każdym związku gdzieś tam ludzie ustalają to sami między sobą i tak naprawdę tych podziałów jest tyle, ile jest związków, bo też mówi się tak naprawdę o tym, że najmniej wrażliwa kobieta jest bardziej wrażliwa niż najmniej wrażliwy mężczyzna. Czy to prawda? Możliwe, że tak. Z drugiej strony myślę, że kiedyby zapytalibyśmy w związkach kobiety i mężczyzn, okazałoby się, że te zadania bardzo różnie są podzielone. Także tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że te role są takie lub takie. Natomiast wydaje mi się, że mówić trzeba o tym, że mężczyźni zgodnie ze swoją płcią mają bardzo ważne, różne zadania dane im jakby odgórnie, od razu, dzięki gospodarce hormonalnej, którą od urodzenia w organizmie matki dostają. Jakby dzięki temu właśnie mężczyźni są bardzo silni i fizycznie, i psychicznie również. Bardzo kreatywni, mają analityczne umysły, tak jak pisze o tym profesor Brizendine z USA, która mówi o tym, że właśnie męski umysł jest takim fantastycznym generatorem pomysłów. To chociażby można zaobserwować, jak mężczyźni i kobiety bawią się z dziećmi. Mężczyźni mają fenomenalną ilość zabaw, różnych kreatywnych pomysłów. I właśnie o tym mówiliśmy wczoraj. Właśnie ja do tego dążyłam, żeby te fantastyczne rzeczy w mężczyznach podkreślać. Ostatnią rzeczą, jaką powinienem robić, to prezentować własne zdanie na antenie, ale przyznaję, że ta obiegowa opinia, którą pani przytoczyła a propos wrażliwości, nieco mnie dotknęła, ale zostawmy to, pójdźmy dalej. Pani mówiła wczoraj o roli mężczyzn, także o pewnym dość niestety powszechnym fenomenie, mianowicie o nieobecnych ojcach, o nieobecnych mężczyznach. Niestety tak się dzieje dzisiaj, że zgodnie z badaniami, które cytowałam za profesorem Zimbardo, znanym z eksperymentu stanfordzkiego i z książki chociażby Efekt Lucyfera, w USA nieobecnych jest około 50% ojców. W Polsce z tych badań cytowanych w opracowaniu z 2012 roku tych nieobecnych ojców jest 1/5 w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Tylko że tak naprawdę z tej statystyki mniejszej niż w USA nie powinniśmy się chyba tak bardzo cieszyć, bo w tym rozliczeniu nie ma ojców, którzy pracują za granicą i tak naprawdę są nieobecni w życiu swoich dzieci. I nie ma też w tej statystyce ujętych tych ojców, którzy są nieobecni psychologicznie, nie są dostępni emocjonalnie. Czyli tak naprawdę psychologicznie są umarli i też ich nie ma. Czyli to jest nieobecność szeroko pojęta. Nie chodzi tylko i wyłącznie o fizyczną absencję, ale po prostu także o brak czasu, brak energii, brak zaangażowania. Tak to rozumiem? Dokładnie tak. Jakie są skutki takiej nieobecności? Przede wszystkim chłopcy są opuszczeni i brakuje im wzorca męskiego. Tak jak cytowałam badania właśnie prowadzone przez profesora Zimbardo z ankiety, którą wypełniało dla niego 15 tysięcy młodych mężczyzn między 18 a 34 rokiem życia. Oni pytani o problemy z motywacją wskazali na sprzeczne wiadomości na temat męskiego wzorca postępowania. Sprzeczne wiadomości skąd wzięte? Z mediów, od rodziny i rówieśników. One są niespójne. I niestety dlatego mamy problem właśnie z tą identyfikacją często dziś. Może to też poniekąd wynika z faktu, że podejście kobiet do mężczyzn się zmienia i też oczekiwania ze strony kobiet wobec mężczyzn przynajmniej po części ulegają zmianie. Stąd może to zachwianie. Nie do końca wiadomo, jaki mężczyzna dziś powinien być.
Dokładnie w ten sposób. Myślę, że te role się zmieniają i we współczesnym świecie należy na to patrzeć dość szeroko, tak jak mówiliśmy wcześniej o związkach, tak? Myślę, że jest bardzo wielu wrażliwych mężczyzn. Absolutnie uważam, że tutaj trzeba podkreślić to, że mężczyźni są bardzo wrażliwi. Obserwujemy to dzisiaj na, proszę bardzo, obserwujemy to na placach zabaw, obserwujemy to w centrach handlowych, na ulicach. Bardzo dużo młodych ojców wychodzi z wózkami na ulicy. To jest fenomenalne i właśnie to jest wspaniałe, że młodzi mężczyźni dzisiaj, jeżeli już angażują się w rodzinę, oni są naprawdę bardzo inteligentnie w tej rodzinie, rzekłabym. Po prostu są obecni w sposób dojrzały i oni wiedzą, po co jest ta rola ojca. Że ten ojciec jest tak samo ważny w życiu dziecka jak matka. I chciałabym dodać jedną rzecz, o której ojcowie często zapominają albo po prostu nie chcą jej słyszeć, albo po prostu nigdy jej nie słyszeli. Że ojciec jest tak naprawdę pierwszym regulatorem tego społecznego życia dziecka. To jak dziecko wejdzie w związek ze swoim ojcem, którego miłość jest w pewien sposób, weźmy to w cudzysłowie, warunkowa, na nią w jakiś tam sposób trzeba sobie zasłużyć. Ojciec nie jest tak empatyczny jak matka, która karmi dziecko, nosi je pod sercem przez 9 miesięcy i niejako empatycznie wyprzedza potrzeby tego dziecka. To ojciec właśnie jest tym regulatorem kontaktów społecznych dziecka, więc ono tworzy związki tak naprawdę w pewnym sensie na bazie tego pierwszego związku z ojcem. Więc dlatego on jest bardzo ważny. Usłyszałem ten cudzysłów, ale muszę dopytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Miłość matki jest bezwarunkowa, natomiast miłość ojca, w cudzysłowie, jednak mimo wszystko warunkowa, trzeba na nią, znowu cudzysłów, zasłużyć. Dobrze rozumiem? Wydaje mi się, że cudzysłów jest dlatego, żebyśmy tego po prostu źle nie pojmowali. Chodzi o to, że więź matki z dzieckiem jest niereplikowalna. Natomiast więź dziecka z ojcem przede wszystkim jest budowana na bazie obecności. Bo matka z dzieckiem ma ten kontakt chociażby przez to, co się dzieje w jej ciele, prawda? Ona wie, że to dziecko jest jej. Natomiast właśnie ta badaczka, którą ja bardzo, bardzo lubię, bo ona przeprowadziła bardzo rzetelne badania, Brizendine, ta pani psychiatra, ona pisze o tym często, że ojciec, kiedy jest obecny w trakcie ciąży i później przy wychowywaniu dziecka, u niego gospodarka hormonalna, to jest fenomenalne, trochę się zmienia, więc tak naprawdę on dopiero przez swoją obecność przy dziecku będzie wiedział, że jest tym ojcem i będzie się zmieniał i w tym życiu dziecka będzie uczestniczył. I to dziecko też z ojcem będzie miało tą więź tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on fizycznie przy nim będzie. Z matką fizyczną więź ma tak czy siak. To w ten sposób możemy to rozumieć, że jest to bezwarunkowe, bo po prostu to dziecko w organizmie matki jest, tak? Bezwarunkowe, bo nie ma wyjścia po prostu. No, wyjście jest jedno, jak 9 miesięcy się skończy, to wyjście jest, na szczęście, i ten ojciec się tam wtedy pojawia bardzo, bardzo fizycznie. Natomiast chciałabym, żeby to rozumieć w taki sposób. Mówiliśmy, czy mówili Państwo wczoraj, a dzisiaj do tego nawiązujemy, że pojawił się wątek wzorca ojcostwa, wzorca męskości. Wzorzec dość rozchwiany w ostatnich latach, a w jakim świetle były przedstawiane kobiety, Pani Małgorzato? Jakie wątki się pojawiały w kontekście kobiecości, w kontekście macierzyństwa? Przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że różnice między kobietami i mężczyznami są i kwestionowanie tego troszeczkę mija się z celem. To był bardzo istotny przekaz pani profesor Urszuli Dudziak, która wskazywała na właśnie różnice w przeżywaniu kobiecości i w przeżywaniu męskości. Również mieliśmy taki wątek o kobietach bohaterkach, kobietach, na które warto zwrócić uwagę ze względu na ich postawę społeczną. Natomiast myślę, że ostatecznie i tak najistotniejsze, przynajmniej z perspektywy naszego funkcjonowania w społeczeństwie, jest to, że rola kobiety i rola mężczyzny, jakkolwiek pojmowane, one się wzajemnie uzupełniają. Wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, o tę komplementarność ról kobiety i mężczyzny. Profesor Urszula Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazywała, że istnieją pewne, znowu cudzysłów, predyspozycje typowo kobiece i typowo męskie. Jak przebiega ten podział? Które predyspozycje są typowo kobiece, które typowo męskie? Mówiąc najogólniej, chodzi o to, że
troszeczkę inaczej odbieramy rzeczywistość. Troszkę inaczej kobiety, trochę inaczej mężczyźni. Aczkolwiek nie chodzi tutaj tyle o jakiś taki sztywny podział mężczyźni i kobiety. Nie chodzi o jakieś specyficzne nawet różnice czy różnice w zewnętrzne, czy różnice w przeżywaniu. Natomiast chodzi o całkowite, o takie całościowe właśnie pojmowanie świata. O to, że mężczyźni przede wszystkim skupiają się na tych dziedzinach, w których mają jakiś szerszy wpływ, mają wpływ na grupy na przykład. To stąd bierze się tendencja do tego, żeby na przykład w polityce mamy więcej mężczyzn niż kobiet. W sprawach gospodarczych, ekonomicznych mamy zazwyczaj więcej mężczyzn niż kobiet. I to na to żadne parytety nam nie pomogą, bo to po prostu leży w naszej naturze. Kobieta ze swojej natury przede wszystkim dba o relacje bezpośrednie i to dlatego mamy więcej kobiet pielęgniarek, więcej kobiet, które zajmują się wychowywaniem konkretnych dzieci. Kobieta ocenia siebie przede wszystkim w tej perspektywie, na ile kocham i na ile jestem kochana, na ile mam harmonijne relacje z moimi bliskimi, z mężem, z dziećmi, z innymi osobami, prawda? I w tych kategoriach też ocenia siebie i ocenia pełnię swojego szczęścia. Natomiast mężczyźni, panowie, bardziej zwracać uwagę na to, na ile jesteście docenieni, na przykład w swojej pracy zawodowej, na ile wasze kompetencje są doceniane i przekładają się również na chociażby wynagrodzenie, zupełnie sprawy materialne. Panowie, chcecie mieć wpływ na szerokie gremia. I to nas przede wszystkim odróżnia. Pytanie tylko, czy ten podział ról wynika z predyspozycji, czy może jednak z oczekiwań, jakie stawia się płciom, z oczekiwań, że kobieta powinna być raczej wrażliwa i empatyczna, a mężczyzna jednak odważny, zdecydowany i waleczny.